W Lwowie Józef Elster zaznajomił się z wielonarodowym charakterem miasta, poznawał także kulturę polską. Ostatecznie przeprowadził się do Warszawy, gdzie przez szereg lat był dyrektorem Teatru Narodowego. W Warszawie Józef Elster uczył młodego Fryderyka Chopina w Szkole Głównej Muzyki, która działała jako Wydział Uniwersytetu Warszawskiego. W Lwowie Józef Elster komponował różne utwory, m.in. muzykę kameralną. Należy do nich sonata na skrzypce i fortepian. Powstała pod koniec XVIII wieku i reprezentuje styl salonowy, styl klasyczny, styl, który obowiązywał zanim Fryderyk Chopin komponował swoje dzieła. Styl właściwy dla końca XVIII wieku. Jest to typ muzyki, który wykonywany był w salonach arystokracji, podobnie jak działo się we Wiedniu, ponieważ Lwów znajdował się w tym samym kraju co Wiedeń, Austria. I wzory wiedeńskie były tu bardzo silne. W związku z czym, skoro arystokracja wiedeńska uprawiała muzykę w swych salonach, nie mogło muzyki także zabraknąć w domach arystokracji lwowskiej. Józef Elsner, sonata D-dur, opus 10, numer 2 na skrzypce i fortepian. Na skrzypcach będzie grała Anna Bethlej, przy fortepianie Gabriela Machowska.